Czy Bitcoin spadnie poniżej $29 000, co nam mówią dane on-chain na ten temat? I czy spotkanie w Salwadorze będzie określane jako następny Bretton Woods oraz czy Panama zalegalizuje Bitcoina i kiedy nastąpi przejście Ethereum na Proof of Stake? No i czy warto jeszcze zainteresować się Luną? Jak wyglądały dotychczasowe hardforki Ethereum i na przykład Bitcoin Gold oraz Gary Vaynerchuk, który prowadzi wydarzenie NFT, i Bill Gates, który wypowiada się na temat kryptowalut i co on myśli na temat kryptowalut, ile jest węzłów Bitcoina i jak wygląda mapa bitomatów Bitcoina. No i jutro pamiętny dzień, mianowicie Pizza Day, coś konkretnie świętujemy, i dane on-chain jak do tej pory wyglądały, ile można było zyskać nawet w ciągu ostatnich 24 godzin. No i te wszystkie informacje dodamy oczywiście na Telegram, w taki sposób je ponumerujemy jak zwykle, czyli zielona lampka to dobra, czerwona lampka to negatywna informacja, i również co 24 godziny otrzymujecie powiadomienia on-chain i również update'y on-chain, a po on-chainach jeszcze dodatkowo zoomy, na które też zapraszamy. Także zaczynamy, gdzie możemy się za chwilę znajdować, jeżeli chodzi o Bitcoina. Zwróćcie uwagę, jesteśmy w trendzie spadkowym, natomiast tutaj krótkoterminowo wydaje się prawdopodobny trend wzrostowy. Dobiliśmy prawie do tej 200-tygodniowej średniej kroczącej, ale jeszcze tutaj jest duża przestrzeń, w związku z tym niektórzy uważają, że możemy zejść jeszcze niżej. Natomiast zwróćmy uwagę, jak wyglądają wsparcie na poziomie 27–28 tysięcy dolarów, a opór na poziomie 29 900 dolarów. W związku z tym tutaj zaznaczamy sobie i sprawdźmy teraz, jak wyglądają dane on-chain. Zwróćcie uwagę, najmniejsze portfele to są właśnie te portfele, które zaczynały sprzedawać. Również zaczynały sprzedawać tutaj, gdy nastąpiła taka finalna kapitulacja. Dla porównania to są największe portfele Bitcoina. Zwróćcie uwagę na przepływy stablecoinów na giełdy. Zazwyczaj te stablecoiny są przelewane w momencie, gdy ten kapitał jest zbierany po to, żeby tego Bitcoina kupić, zakupić. I wtedy jak reagowała cena do tej pory i czy cena teraz również zareaguje. Natomiast zwróćcie uwagę, przelewy z giełd spot na derywatywy Bitcoina, historycznie jak wyglądały te przelewy, gdy ta cena była dosyć nisko, następowały bardzo duże transfery ze spota na derywatywy, i jak cena na to reagowała i co się wydarzyło właśnie tutaj. Zobaczcie, i jak cena zareaguje w ciągu najbliższych kilku dni, kilku tygodni na to. No i przechodzimy do danych fundamentalnych. Salwador wczoraj hostował i w ciągu ostatnich kilku dni hostował osobistości z 44 różnych krajów, konkretnie to byli bankierzy z banków centralnych. Oni rozmawiali na temat Bitcoina, ale nie tylko, ogólnie rozmawiali na temat finansów, natomiast mogli na przykład pobrać portfel Chivo Wallet i dokonywać zakupów za pomocą Bitcoina na Bitcoin Beach w Salwadorze. Oni się uczyli tego, to była taka ciekawe wydarzenie z tego względu, że można to porównać do 1944 roku, gdzie również 44 kraje spotkały się, aby omówić nowy system finansowy. To był system Bretton Woods. I zwróćcie uwagę, te kraje, które teraz się tutaj spotkały w Salwadorze, to nie są kraje wysoko rozwinięte, to są kraje większości trzeciego świata. Niemniej jednak wygląda na to, że ta rewolucja nadciąga i rewolucja nadciąga oddolnie. To są przedstawiciele tych krajów. Zwróćcie uwagę, co oni wykrzykują. Bitcoin? Bitcoin wykrzykują, tak? To jest właśnie to spotkanie. Kolejna informacja, Panama. Panama już myślała o tym, żeby zalegalizować kryptowaluty. Tam była ustawa, ona przeszła przez kilka tych warstw, natomiast prezydent teraz się zastanawia, czy ją podpisać, z tego względu, że by nie pozwalała po prostu na pranie brudnych pieniędzy. W związku z tym na chwilę może to być zatrzymane. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast Ethereum może już niebawem przejść na Ethereum Proof of Stake. A co to będzie oznaczało? Oznaczało to będzie tyle, że Ethereum będzie dużo bardziej skalowane, dużo szybsze i dużo tańsze w transakcjach. Na ten moment transakcje kosztują kilka, kilkanaście, czasami nawet kilkadziesiąt dolarów. A przykładowo dla porównania na Binance Smart Chain te transakcje są dużo tańsze, w związku z czym wtedy Ethereum po przejściu takim na Proof of Stake może stanowić realne już takie praktyczne podejście do tego rynku, nie tylko takie inwestycyjne, długoterminowe, ale również takie praktyczne, wymienialne podejście do na przykład takich tańszych tokenów. Pytanie, czy warto jeszcze inwestować w Lunę, bo niektórzy pewnie myślą, że tak, skoro tyle jej wyszukują na CoinMarketCapie. No i zwróćcie uwagę, Luna bardzo mocno spadła, natomiast niektórzy tutaj widzą również duże wzrosty w ciągu ostatnich dni, aż 4000%, potem znowu odreagowanie o 82%, więc zwróćcie uwagę, Luna tutaj zaczyna się bujać i to bujać bardzo, bardzo mocno, natomiast niektórzy twierdzą, że po prostu nie mają już się tutaj z czego wyprzedawać ci wcześniej inwestorzy, w związku z tym ta cena może niżej według nich nie spaść. Zwróćcie uwagę, że Luna myśli o tym, żeby zrobić hardfork, a hardforki w przeszłości już były, m.in. hardfork Ethereum na Ethereum Classic. Po tym, jak zostało zhakowane wydao, które było na sieci Ethereum, zebrało 150 milionów dolarów, przez lukę w systemie zostało zhakowane, środki zostały skradzione i część społeczności postanowiła sforkować blockchain Ethereum na drugi blockchain, który będzie po prostu kopią tego poprzedniego blockchaina, natomiast sprzed tego ataku, sprzed tego haku. I problem był taki, że część społeczności się na to nie zgodziła, w związku z tym powstało to Ethereum oraz Ethereum Classic, czyli to Ethereum nowe. I zwróćcie uwagę, Ethereum Classic w porównaniu do nowego tego Ethereum ma się nijak, cały czas traci na wartości, niemniej jednak w stosunku do dolara dało zarobić w trakcie tej pierwszej i drugiej hossy. Zwróćcie uwagę również Bitcoin Cash również dał zarobić, jak również Bitcoin Gold, czyli forki Bitcoina również dały zarobić. W związku z tym pytanie dla spekulantów, czy tutaj przypadkiem nie jest sensowny czas na inwestowanie. Ja oczywiście od razu powiem, ja w Lunę nie inwestuję i nie mam zamiaru tutaj się tym specjalnie zajmować. Uważam, że jest dużo więcej ciekawych projektów, które mogą być po prostu dużo bezpieczniejsze i dużo bardziej wartościowe na ten moment. Natomiast jestem ciekawy, co wy o tym sądzicie. I Gary Vaynerchuk to jest znana osobistość internetowa, 3 miliony na Twitterze, 3 miliony na YouTubie, 9,9 miliona na Instagramie followersów i hostował wydarzenie, na którym wstęp można było płacić tylko za pomocą NFT. Wstęp był dostępny. To było właśnie to wydarzenie. Natomiast Bill Gates wypowiada się na Reddicie o tym, że jego zdaniem kryptowaluty, a konkretnie Bitcoin, nie produkuje żadnej wartości. W związku z tym nie ma tutaj dla społeczeństwa konkretnej wartości, nie wnosi wartości dla społeczeństwa. Ask me anything. Tak wyglądało to spotkanie na Reddicie. Natomiast ja przypomnę, dlaczego Salwador, przypomnijmy, dlaczego Salwador zdecydował się na adopcję Bitcoina. Ze względu na to, i tutaj zacytujmy, że większość populacji kraju nie miała konta bankowego, rozumiecie? A 23% produktu krajowego brutto pochodziło z przekazów pieniężnych z zagranicy. Więc adopcja Bitcoina w Salwadorze pozwoliła na to, żeby po prostu tym ludziom ułatwić życie, ograniczyć koszty związane z zagranicznymi transakcjami. Przez to, że pobierają aplikację na telefon, mogą transferować Bitcoina, nie muszą chodzić do banku, nie muszą zakładać tego konta, tak mogą go transferować za pomocą sieci Lightning Network za centy, a nie płacić kilkanaście, kilkadziesiąt procent kosztów opłat transakcyjnych za przelewy za granicy. Tak wygląda na ten moment sieć Bitcoina, bardzo zdecentralizowana, ponad 8000 węzłów, znaczna większość węzłów na torze, być może nawet część jest tutaj w Chinach. Zwróćcie jeszcze uwagę, jak wygląda Bitcoin, jeżeli chodzi o bitomaty, gdzie można go wymienić za dolary i tutaj na przykład Polska, również mapa taka ciekawa bitomatów. I już jutro obchodzimy Pizza Day, czyli dzień, w którym nastąpiła pierwsza transakcja Bitcoinem, mianowicie 2 pizze zostały kupione za 10 tysięcy Bitcoinów. Pytanie jest, czy warto trzymać Bitcoina, czy warto kupować pizzę, czy warto jeździć na wakacje, tak? No sami sobie musicie na to odpowiedzieć, czy warto bardziej hodlować, czy warto czasami zapiąć pasa, zacisnąć tego pasa, parę lat przetrzymać, nawet sobie odmówić jakiejś przyjemności, ale dla jakiejś fajniejszej przyszłości. Okej. I dane on-chain w ciągu ostatnich kilku dni, nawet sensownie tutaj te alerty Maximusa się sprawdzają, zresztą one sprawdzają się od samego początku w miarę sensownie, bo jak sobie tutaj to porównaliśmy z ostatnich 7 miesięcy, 305% w stosunku do Bitcoina. To są właśnie te alerty, które są wysyłane na kanale 2.1 i one wyglądają bardzo prosto. Na moim zdaniem są jeszcze prymitywne w porównaniu do tego, jak to będzie wyglądało za parę miesięcy prawdopodobnie. Natomiast one fajnie podpowiadają ewentualne gdzieś tam dołki, ewentualne górki Bitcoina, w związku z tym wydaje się, że tutaj można pod nie jakoś tak również się nimi podpierać, ale pamiętajcie, że to nie jest jedyne narzędzie, którym należy się podpierać te dane, ok? Jest to na pewno jedno z wielu ciekawych, ale nie jest to jedyne. Warto też analizować inne dane, również inne wykresy w takiej większej skali. No i te wykresy będziemy analizować na Maximusie dzisiaj. Na kanale 1.1 będzie dodany materiał na Telegramie, bo tutaj już nie mamy na to czasu. No i potem zapraszamy Was również na Zooma. Ok, na ten moment to tyle. Jestem ciekawy, jak Wy gracie, co Wy w tym momencie robicie na rynku. Czy bardziej hodlujecie Bitcoina, czy sprzedajecie Bitcoina za pizzę, czy trzymacie Ethereum. Jak odnosicie się do tych spraw? W Salwadorze, czy uważacie, że to przyspieszy adopcję, przyspieszy rozwój Bitcoina? Tak, jesteśmy bardzo ciekawi. Ok, dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego i niech hossa będzie z nami. Trzymajcie się, cześć.